Proszę. A wiesz, że rozmawiałem z nią przez telefon? Z Ali? Nie znam. No. Zadzwoniłem do ciebie, sekretarka była wyłączona. Nie było ciebie w biurze. Ale kiedy? Przedwczoraj. I zadzwoniłeś na stacjonarny? Tak. I rozmawiałeś z Lorą? Że tak. Rozmawiałeś przez telefon z Lorą? Tak. Czemu się tak dziwisz? No bo ty nigdy nie dzwonisz na stacjonarny. No bo nie było cię w biurze. Ale to było takie ważne, że... No i tak i nie. No. Chciałem porozmawiać z tobą o Alice właśnie. To cudowna kobieta, wiesz? Wiesz, może to dziwnie zabrzmi, ale... Od kiedy straciłem pracę, jest dla mnie cudowna. Wiesz, taka opiekuńcza. Wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak ważna jest rodzina. Jestem jej niewyłownie wdzięczny. A i zadzwoniłeś na stacjonarny, żeby mi to powiedzieć. No nie, dzwoniłem, bo... Nie wiem, jak ci to wyjaśnić. Wiesz, za bardzo się stara. Wydaje się, że czuje się winna, że coś ją dręczy. No, krótko mówiąc, wydaje mi się, że nie zdradza. Alice? Tak. Alice miałaby cię zdradzać? Tak. Ależ po Alice? No właściwie jestem o tym przekonany. No nie, no chyba coś ci się ubzdurało, naprawdę. Alice? Mówię ci, wiem o tym, nie mam cienia wątpliwości. Ali? No to straszne, no naprawdę. To banalne. No jak to? I mówisz to z takim spokojem? Naprawdę? No wiesz co? No podziwiam cię. Gdyby mnie coś takiego spotkało, to ja nie wiem, a ty przyjmujesz to z taką klasą. Naprawdę, no. A wiadomo, co to za palant? Nie, ale też powiem ci, ciekaw jestem, kto to może być. No skurwiel, no. No skurwiel, skurwiel, no skurwiel. No, dobra. Skurwiel, skurwiel. Z takim no. Spokojem, że wiesz. Dobra.